Witam Was bardzo serdecznie o poranku. Dzień dobry. Cieszę się, że razem możemy pochylić się nad dwoma fragmentami Słowa Bożego, które dzisiaj wyznaczone są z Księgi proroka Izajasza i z Ewangelii Jana. Posłuchajcie tych fragmentów. Objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I drugi fragment. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Moi drodzy, czym jest chwała? Mamy takie wyobrażenie teraz, kiedy śpiewamy, może w liturgii, może w jakichś pieśniach uwielbieniowych, oddajmy Bogu chwałę, to myślę, że idziemy w tym kierunku, że wyobrażamy sobie jakichś ludzi stojących w kościele, śpiewających Bogu na chwałę. Ale jeżeli popatrzymy do Słowa Bożego, to zobaczymy, że chwała w pewien sposób, szczególnie w przestrzeni Starego Testamentu, była troszkę tajemnicza, powiedziałbym bardzo chyba przerażająca. Dlaczego? Dlatego, że spotkanie z chwałą Boga, a więc z Bogiem, z Jego dostojeństwem, z Jego majestatem, dla Izraelity kojarzyło się od razu ze śmiercią. Przypominamy sobie Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem ukryty w rozpadlinie skalnej, który zasłaniał swoją twarz, kiedy powrócił ze spotkania z Bogiem, bo ciągle ta chwała Boża, ta jasność Boga na nim się odbijała. No i w kontekście nadchodzących świąt przypominamy sobie postaci aniołów, którzy kiedy się pojawiali, wywoływali najpierw grozę, przerażenie, strach. Myślę, że dzisiaj też byłoby to naturalne, gdyby taki anioł obok nas stanął. Pierwsze chyba uczucie, jakie by nam towarzyszyło, to lęk, no bo przecież pojawiłaby się koło nas ni stąd, ni zowąd jakaś postać. I na przestrzeni Starego Testamentu ludzie tą chwałą Boga byli przelęknięci, przerażeni. Dzisiaj myślimy już bardziej w kontekście przestrzeni Nowego Testamentu, gdzie ta Boża chwała była związana z ogromną radością przychodzącego Jezusa Chrystusa, aniołów, rzesz aniołów śpiewających chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi ludziom pokój, w których ma upodobanie. I te obrazy już troszeczkę inaczej nastrajają nas w myślach dotyczących chwały Boga. Jednak muszę powiedzieć i zadać takie no, trochę trudne pytanie. Pytanie brzmi do każdego z nas, czy my potrafimy, czy w ogóle myślimy o tym, w jaki sposób Bogu chwałę oddawać. Myślę, że nie jest to sloganem, kiedy powiem, że całym naszym życiem powinniśmy Bogu chwałę oddawać. A drugie pytanie to takie, jak chwała Boga objawia się w naszym życiu? Ja powtórzę to pytanie. Jak chwała Boga objawia się w Twoim i moim naszym życiu? I chciałbym, żebyśmy bardzo poważnie odpowiedzieli sobie na to pytanie i poszukali takich momentów w naszym życiu, kiedy czujemy, że Boża chwała, Boża obecność jest wśród nas. I życzę Wam dobrego dnia, dobrych myśli i poszukiwania tej Bożej chwały, tak jak może w tej wizji Izajaszowej byśmy mogli się zachwycić Jego obecnością wśród nas, Jego dostojeństwem, Jego majestatem. I z radością byśmy mogli oczekiwać na to, co już za niedługo przed nami, czyli wspomnienie, pamiątka tych cudownych narodzin, kiedy Boża chwała objawiła się pośród nas w Jezusie Chrystusie Narodzonym. Życzę Wam dobrego dnia i pozwólcie, że krótko się jeszcze pomodlimy wspólnie. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za Twoje prowadzenie, za Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię, byś ten dzień kierował według swojej chwały. Byśmy umieli tą Twoją chwałę zobaczyć w tym wszystkim, co będzie się działo w naszym życiu. Prosimy Cię, wspieraj nas, błogosław i kiedy będziemy kładli się spać, byśmy mogli z radością w sercu powiedzieć: Panie,
przeżyłem ten dzień z Tobą, w Twojej chwale, na Twoją chwałę, dla Twojej chwały. Wysłuchaj nas w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Życzę Wam wszystkim błogosławionego, dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.